nasz symboliczny dzwonek zadzwonił, zresztą godzina 15 już kilka minut temu wybiła, więc pora rozpocząć nasze uroczyste spotkanie w gronie artystycznym, teatralnym, muzycznym, uniwersyteckim. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość przygotowaną przez Dom Kultury w Kałuszynie. Brawa, brawa dla was wszystkich. Witamy bardzo serdecznie naszych gości, pana burmistrza Arkadiusza Czyżewskiego z małżonką. Witam bardzo serdecznie panią wiceburmistrz Henrykę Sęktas. Witamy bardzo serdecznie naszych księży z parafii Kałuszyn. I wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Czujmy się jak jedna wielka rodzina artystyczna, tak to dzisiaj nazwijmy, zgromadzona wokół Domu Kultury w Kałuszynie. A więc wszystkie zespoły, które działają tutaj przy Domu Kultury, wszystkie indywidualne osoby, które przychodzą uczyć się na różnych instrumentach, grać, śpiewać, występować. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich was witam i dużo, dużo zdrowia, spokoju, radości, Bożego błogosławieństwa, wszystkiego, wszystkiego najlepszego ode mnie i od pracowników Domu Kultury w Kałuszynie. Ponieważ mamy tak zacnych gości, więc może poproszę właśnie pana burmistrza o zabranie głosu. Oczywiście będzie tradycyjny opłatek. Będziemy prosić księdza tutaj o błogosławieństwo, a na początek prosimy pana burmistrza. Dzień dobry. Jeszcze raz witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że w tak wspaniałym gronie będę mógł podzielić się z państwem opłatkiem, dołożyć życzenia. Już mamy prawie Wigilię, ostatnie przygotowania do świąt w naszych rodzinnych domach. Drodzy państwo, cieszę się, że jest nas przede wszystkim tutaj tak dużo. To świadczy o potrzebie się spotkania, ale również to świadczy o tym, że ta działalność kulturalna w gminie Kałuszyn poprzez działalność Domu Kultury jest bardzo działalnością bogatą i to jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj zespoły dziecięce, mamy zespół pokoleniowy Razem, mamy orkiestrę dętą. Czyli to spektrum jest bardzo, bardzo szerokie. To jest to, na co chyba wyczekują, czy takie oczekiwania mają nasi mieszkańcy, żeby samemu móc się realizować, jeżeli ewentualnie nie mają samemu czasu, żeby dzieci mogły się realizować poprzez wychowanie nie tylko szkolne w szkołach, w swoich placówkach oświatowych, ale również poprzez takie wychowanie kulturalne, artystyczne i Dom Kultury, z czego się bardzo cieszę, że to zapewnia. Drodzy państwo, chciałbym państwu złożyć w dniu dzisiejszym wam i całym waszym rodzinom, wszystkim osobom wam bliskim na serdeczniejsze życzenia Bożego Narodzenia. Życzę państwu, żeby te święta były świętami bardzo ciepłymi, żeby za oknem był śnieg, a żeby w waszych domach było ciepło, w waszych sercach było ciepło, żeby te święta były świętami przede wszystkim rodzinnymi, żeby wokół was było wiele, wiele ciepła, miłości, żebyście mieli czas na nadrobienie może tych rzeczy, na które nie ma czasu w dni powszednie, trochę takie wytonowane, zwolnione, a może nawet na zwolnionych obrotach, żeby te święta były radością dla was i dla waszych bliskich. Dużo, dużo zdrowia, drodzy państwo, i wielu, wielu wspaniałych chwil w nowym roku, bo za chwilę już kończy nam się rok, może z częścią państwa nie będę miał okazji spotkać już się oficjalnie, dlatego również składam państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne, wielu, wielu sukcesów w spełnieniu planów, marzeń w roku już za chwilę nadchodzącym. I jeszcze raz dziękuję za to, że mogę tutaj z państwem być i bardzo dziękuję Domowi Kultury w Kołuszynie za tak pięknie przygotowaną uroczystość, bo poziom artystyczny to będzie na pewno wspaniały. Dziękuję panie Marianie, dziękuję wszystkim pracownikom Domu Kultury. Cieszmy się tym dniem dzisiejszym i traktujmy to jako takie przygotowanie albo
dopełnienie naszych wigilii domowych, rodzinnych, które już za chwilę w sobotę będą miały miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie za miłe słowa i poprosimy teraz księdza proboszcza o pobłogosławienie i podamy tradycyjny opłatek, od tego zaczniemy nasze spotkanie, a później dalsza część i doznania artystyczne tutaj, tak jak było powiedziane, na scenie. Kochani, powstańmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Kochani, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wam obfitości Bożych darów. Niech Boża dziecina zamieszka w waszych sercach, abyście przyjęli od niej pokój, miłość i szczęście, abyśmy żyjąc w wolnej ojczyźnie mogli także dzielić się miłością Pana Boga dla wszystkich potrzebujących, którzy dzisiaj często są w potrzebie. Teraz pobłogosławimy ten chleb, który będziemy się dzielili. Panie Jezu, pobłogosław ten opłatek, abyśmy dzieląc się nimi w rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, dostali wierze i miłości do Ciebie. Spraw także, abyśmy zawsze potrafili nieść pokój i radość tym, którzy będą trzymali ten opłatek w ręku i którzy będą dzielili się nim dla pamięci Twojej. Amen. Także teraz podzielimy się opłatkiem. Daję mikrofon. Porcję, więc poproszę pana burmistrza, księdza proboszcza i ja do jednego stołu i... Jeśli zjesz ten cały opłatę, to ci pozwolenie moją. Korzystając z tak uroczystej chwili i że jesteśmy w tak licznym gronie, chcielibyśmy złożyć podziękowania dla naszych gości, dla osób współpracujących z Domem Kultury i to za chwileczkę właśnie nastąpi. I teraz poproszę panią Ewę Mąsowską, żeby poprowadziła ten etap naszej uroczystości. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry i ode mnie wszystkiego najlepszego na nasze kochane święta Bożego Narodzenia. Chcemy podziękować osobom, które nas wspierają, które z nami współpracują, chociaż wszyscy państwo z nami współpracujecie, ale pozwólcie, że dzisiaj podziękujemy naszym instruktorom, osobom, które zaprosiliśmy. Panie burmistrzu, ta piękna choinka wykonana, tak, piękna choinka dla pana na święta. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, ta piękna choinka, chciałam państwu powiedzieć, że te choinki również, które zostały wykonane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, znajdują się w naszym holu, można zobaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę księdza, nasz ksiądz Jurek, kochany proboszcz naszej parafii, również przepiękna choinka, która będzie zdobiła mieszkanie księdza.
wszystkiego dobrego, ksiądz Robert, nasz prefekt. Dziękujemy bardzo. Pan Marian Janiak, nasz kapelmistrz, duże brawa, mocne brawa, który stał się już i wpisał w historię naszego miasta. Dziękujemy ślicznie. Pani Teresa Kowalska, dziękujemy ślicznie. Również historia i wpis w naszym mieście. Wszystkiego najlepszego. Pan Mariusz Szeląg. Gdzie jesteś, Mariusz? Wszystkiego najlepszego. Pan Mariusz jeszcze. Pan Marcin Zadronecki. Duże brawa. Duże brawa. Wszystkiego dobrego, najlepszego. Gdzie jest nasz pan Marcin? Pan Marcin. Pan Marcin biegnie, biegnie, biegnie. I jest pan Marcin. Pan Stanisław Woźnica. Panie Stasiu, dziękujemy za tę melodię w naszym zespole razem. Dziękujemy jeszcze raz. Drodzy Państwo, główna takie podziękowanie razem z życzeniami dla naszego pana dyrektora, pana Mariana Pełki. I tutaj mocno brawa. Panie dyrektorze, dziękujemy za wszystko w imieniu Gosi i Wąki. Chciałabym jeszcze, mamy, gościmy dzisiaj gości, którzy zagrają na skrzypcach i również im chcielibyśmy podziękować. Pani Marianna Górnek, o tutaj mamy dla nich, tutaj specjalnie Małgosia przewidziała takie coś ślicznego. Proszę, anielskie. Pan Maciej Koryszewski, usłyszymy później. Drodzy Państwo, ja chciałabym jeszcze wyróżnić osoby tutaj, kieruję się w stronę Uniwersytetu. Wszystkich Was wyróżniam, wszystkim stawiam piątki od ręki od zaraz, ale są takie osoby, którym dzisiaj chcieliśmy podarować coś słodkiego i to jest Janek Jędrzejkiewicz. Janek, jesteś za te 5000 szyszek modrzewiowych i za te piękne choreografie. Mamy dla Ciebie tutaj prezent. Ciężko zbierany by był, Janek, ciężko zbierany. Ja Ci bardzo dziękuję, nie tylko za to i za wszystko. Serdeczne dzięki. No, dziękuję. Również chciałam podziękować pani honoracie, która wiecznie przynosi nam, chowa się, nie ma co się chować. Jakieś słodkości, jakieś tam, ciągle nam to dogadza. Dzięki pani honoracie, mam 2 kg więcej, ale nie szkodzi, bo to jest pyszne. Proszę bardzo, panie dyrektorze, na pańskie ręce. No i oczywiście słodkości mam dla naszego Mariusza Szeląga. Dzisiaj on opływa. Gdzie jest Mariusz? Mariusz? Mariusz, mamy słodkości dla ciebie. Również ci dziękuję za te materiały, za to, że zawsze wspomagasz. Proszę bardzo. I proszę Państwa, te przepiękne rzeczy rozdane, ode mnie wszystkiego najlepszego. Oczywiście, proszę Państwa, tutaj gdzieś nam się dziewczyny chowają. Dzisiejsze potrawy, i tu już od kilku miesięcy z nami wspaniale współpracuje koło gospodyń miejskich i wiejskich. Mamy mocne, wielkie brawa dla nich. Żeby usłyszały tam, są gdzieś na zapleczu przy kuchni. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję bardzo serdecznie Małgosi, Ewie i Wące, które tutaj przygotowały dzisiejszą uroczystość i na co dzień pomagają przy prowadzeniu właśnie czy zespołów, czy zajęć i na co dzień tu wspólnie w Domu Kultury pracujemy, abyście mogli Państwo od czasu do czasu do nas wpaść i coś ładnego, ciekawego czy zrobić, czy posłuchać koncertów, które przygotowujemy w Domu Kultury. Również dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa Małgosia, Ewa i Wonka.
I zapraszamy na scenę naszych najmłodszych artystów, którzy pod okiem Małgosi przygotowali króciutki program dla Państwa z okazji świąt. Przodem sceny wchodzimy. Słuchajcie, zapraszam Was tutaj po tych schodeczkach. Prosimy już na górę. Podzielili opłatkiem rodzica. Już złożyli wszyscy wszystkim moc serdecznych życzeń. Brawo! Jedzie święty Mikołaj, białą wodą świeci. Worek z prezentami ma dla grzecznych dzieci. I to dzieci śnieżynkami, śnieży krupie pod nogami. Tam bałwanek mały stoi, wcale wiatru się nie boi. Bielusienki ma kozusek i ze śniegu cały brzuszek. Hej, bałwanku, chodź z nami do przedszkola z życzeniami. Choinko, choinko, świąteczną masz minkę, łańcuszek preciągnął zieloną czupinkę. Stanęłaś w pokoju na złotym dywanie i cień twój iglasty zatańczy na ścianie. Usiądę przy tobie i podam ci rękę, to niczy masz trochę kojącą sukienkę. Zapraszam na scenę trio 3 razy M. Maciej, Marianna, Małgorzata. Jest to, jak już widać, trio skrzypcowe i utwory świąteczne, kolędy w opracowaniu klasycznym. Małgorzata, Maciej, Marianna. Thank you.
proszę. Tak, to jest.
Czy trio, ale fachowcy pewnie to wiedzą. Dziękujemy bardzo serdecznie. No i zapraszamy na scenę zespół międzypokoleniowy z kolędowaniem. Zespół międzypokoleniowy startował oczywiście w przeglądzie kolędniczym, który odbywa się na terenie powiatu Mińska Mazowieckiego, w Sulejówku w tym roku, korowód kolędowy i właśnie fragment tego występu dzisiaj zobaczymy na scenie w Domu Kultury. Złożyć gorące życzenia świąteczne. Niech to Boże Narodzenie jednoczy nas wszystkich, tak jak w tej chwili, przy stołach, na cały następny rok. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy rośnięciom, do Stajenki przychodzimy, my, górale, polski ziemi. Podzielę się z Tobą wszystkim. Dam Ci moje klocki Lego, dam Ci misia pluszowego, dam zabawki, dam słodycze, dziadka, babcię Ci pożyczę. Podzielę się mamą, tatą, bądź braciskiem dla mnie za to. Będę Cię na rękach nosić, nie daj się nic nie prosić. W moim łóżeczku miejsce zrobię, będziesz sypiał ze mną sobie. Zabrali, a jak nam go wezmą, te butne juchasy, my go odbijemy, dzielni krakowiacy. Jezu, złożony na sianie, błagają Cię krakowianie, by szedł z nami do Krakowa, a z Tobą Matka Boża, Królowa. O, nic z tego, my tu pierwszy by i go zabrać se nie damy. My się też Was nie pytamy, to jest nasz król. Lecz nasz będzie! Nie spierajcie się! Jezus królować będzie! Wszędzie! Oj, tak będzie, tak będzie! Mówią to wam cyganie! Podajmy sobie dłonie! Niechaj zgoda nastanie! Myśmy zgody przyjaźni żyją, a mam z Polakami żyją. Wszyscy, pójdźmy wszyscy, pójdźmy wszyscy do Stajenki, do Jezusa i Panienki. Maryję, Matkę Jego i
tak pięknie czcili. Zespół międzypokoleniowy Razem, pani Teresa Kowalska, scenariusz, reżyserię wszelkich przedstawień i pan Stanisław Woźnica, muzyka.